No, cześć, witajcie, jestem Wojtek, i dzisiaj trochę o Wrax, ale w kontekście e, sprzętu, który tam był używany, to wstępnie tak: Centaur. Centaur to mały, lekko opancerzony pojazd gąsienicowy, wykorzystywany jako transporter dla sekcji dowodzenia pododdziałów. Wóz zaopatrzenia, bojowy wóz piechoty, czy po wyposażeniu w odpowiedni sprzęt Vox, nadający się również jako wóz dowodzenia, jednak najczęściej służy on jako holownik dla dział artylerii polowej. Generalnie rzecz ujmując, to mała, ważąca 6,2 tony pancerna pluskwa, napędzana dwoma silnikami wielopaliwowymi, żro, czyli żrącymi wszystko co jest płynne i da się podpalić, umieszczonymi w sponsonach gąsienic. To właśnie te silniki czynią z Centaura, tak uniwersalny wóz i jednocześnie przy niemal kartonowym pancerzu nie karbonowym, tylko kartonowym, stanowią czynnik wysoce poprawiający zdolność wozu do przetrwania. Jeżeli akurat nie ciągnie czegoś ciężkiego, czyli ciężkiego, przynajmniej jak na jego możliwości, to na drodze może rozpędzić się do 110 km na godzinę, w terenie prędkość maksymalna spada do 70. Z tym, że wątpliwe jest osiąganie takiej prędkości w terenie przez wóz, który na zasadzie, który w zasadzie nie ma amortyzacji, tak jak większość imperialnych wozów gąsienicowych, nawet jeżeli podzespoły mechaniczne zdolne byłyby do wytrzymania nieustannego miotania góra dół, to załoga bardzo szybko uległaby wyłączeniu z akcji z powodu urazów głowy różnego stopnia, oczywiście zakładając, że dysponują pasami albo czymś podobnym. Chociaż e, może te wozy mają jakąś amortyzację, bo wiecie, niezliczone rzesze gwardzistów wierzą, że tak jest, co zalatuje trochę, wiecie, tym ła, a herezją, że wiecie, jak u orków, jak coś wierzą, no to tak jest. Nie załogę wozu stanowi dwóch ludzi, e, kierowca oraz strzelec obsługujący ciężki staber, stanowiący uzbrojenie pojazdu, w obliczu możliwości przewiezienia do pięciu pasażerów często rezygnuje się ze strzelca, pozostawiając obsługę stabera, jednemu z przewożonych żołnierzy. Cie Ciekawym aspektem jest stanowisko, znajdujące się po lewej stronie kierowcy, pozwalające na zamontowanie ciężkiej broni przewożonego pod oddział piechoty i prowadzenie z niej ognia. Dla wielu wrogów ciężki staber jest jedynie szybkostrzelnym kapiszonowcem, jednak z granatnikiem automatycznym kalibru 0998 cala, czyli ciężkim Bolterem. Liczyć musi się już wielu. Spektrum zastosowań Centaura wyjątkowo użytecznym dodatkiem jest montowany z przodu lemierz. Dzięki niemu kompanie artylerii polowej mogły łatwo i szybko przygotować nowe pozycje dla swoich dział, a oddziały szturmowe zbierały nim zapory z drutu ostrzowego. Na wraks całe tysiące tych pojazdów zasuwały po całej strefie frontu. Oddziały grenadierów dodatkowo dopancerzały swoje centaury, zwiększając oferowaną przez nie osłonę, i wymieniały standardowy lemierz na złożony z kilku kolców taran, zamontowany nieco nad ziemią, przez co znikało ryzyko zarycia w ziemię, a nadal świetnie można było zgarniać im zapory z drutu ostrzowego. To tyle jeśli chodzi o centaura. Kolejnym czymś jest gorgona. Tam, gdzie centaur nie radził sobie w roli transportera piechoty, albo z góry wiadomym było, że uderzenie hordy pancer pluskie wskazane jest na niepowodzenie, do gry wchodziła gorgona. To było wielkie, mocno opancerzone bydle, ważące 220 ton, zdolne do przewiezienia jednorazowo całego plutonu piechoty. Co prawda żołnierze w środku poupychani byli wtedy jak śledzie w beczce, jednak nie miało to większego znaczenia, bowiem gorgona wykorzystywana była jedynie do przewiezienia ich przez ziemię niczyją. Pojazd oferował przewożonym żołnierzom solidny poziom ochrony. Sam kadłub, posłonięty był pancerzem o grubości 180 mm, zaś z przodu dodatkową osłonę stanowiła rampa desantowa, pełniąca jednocześnie rolę lemiesza. Co do dokładnej grubości tej osłony, brakuje dokładnych danych, ale spokojnie można założyć 30-60 cm stali zawieszonej na siłownikach hydraulicznych, co nieco poprawiało jej odporność. Niestety, skupiając się na ochronie przed ogniem czołowym, mechanikum raz jeszcze dało ciała ostrości umysłu, pozostawiając przedział załogi otwarty od góry, więc ostrzelanie gorgony eksplodującymi nad nią szraplenami, szyb szrapnelami szybko mogło wyłączyć desant z gry, zanim ten w ogóle wszedł do akcji, ale jeżeli do, środka, a jeżeli do środka wpadł pocisk odłamkowo burzący, niezbyt wielkiego kalibru i oszczędził sam pojazd, to przewożonym żołnierzom można było wyprawić pogrzeb przy okazji ponownego malowania. Wnętrza Gorgona nie była ciężko uzbrojona i wymagała wsparcia ogniowego innych pojazdów lub artylerii. Standardowo posiadała raptem dwa podwójne stabery i najczęściej cztery jednostrzałowe moździerze. W miejscu moździerzy znaleźć się mogła również czwórka ciężkich bolterów lub miotaczy płomieni. Ta dodatkowa broń operowana była zdalnie przez strzelców odpowiedzialnych za obsługę zamontowanych w nadbudówce staberów. Poza tym przewożeni przez Gorgony żołnierze również mogli być uznani za jej uzbrojenie, i to oni właśnie byli najgroźniejsi. Kiedy wóz docierał do celu, opadała wielka i ciężka przednia rampa, miażdżąc wszystko, co znalazło się pod nią. Niemal w tym samym momencie opadała wewnętrzna rampa łącząca podłogę przedziału załogi z rampą zewnętrzną, i do boju ruszał przewożony desant. I tak jeszcze a propos Gordon, to Grzegorz pisze, że całość wygląda jak amerykański LVCP, zwany też łodzią Higginsa, który jak e, właśnie też jest ciężko opancerzony i wsadzony na gąsienicę. Rampa z przodu, z tyłu sternik, i pocekałem je na stronę. Tak mniej więcej to wygląda. To tyle jeśli chodzi o charakterystykę Gorgona. Teraz Trojan. Oparty o chimerę. Obsługiwany przez trzyosobową załogę, wół roboczy wszystkich regimentów Gwardii Imperialnej, tani w produkcji, niezawodny pojazd, jest standardowym widokiem na bezpośrednim zapleczu każdego frontu, gdzie pełni rolę uniwersalnego transportera. Zwany przez żołnierzy mułem, ciągowozem, wieprzem i całym wachlarzem innych przezwisk, został odchudzony poprzez zmniejszenie grubości pancerza i pozbawienie wyposażenia wojo bojowego. Dzięki temu uzyskano zwiększenie przestrzeni ładunkowej wewnątrz pojazdu, jak i możliwość ciągnięcia dodatkowej przyczepy ciągnięcia dodatkowej przyczepy występującej najczęściej w jednym z trzech wariantów: cyster na paliwo, opancerzonego transportera amunicyjnego lub uniwersalnej platformy transportowej. Tym, co odróżnia Trojana od Chimery, na pierwszy rzut oka, poza brakiem wieżyczki, jest zamontowany z tyłu żuraw ułatwiający rozładunek i załadunek pojazdu. Jednocześnie jest on za słaby, by Trojan mógł w jakikolwiek sposób zostać wykorzystywany jako wóz zabezpieczenia technicznego. Trojany rzadko kiedy biorą udział w walkach, jednak w razie palącej potrzeby... Można zaimprowizować na nich szeroki wachlarz pojazdów. Do przedziału ładunkowego można stawić działa automatyczne i uzyskać wóz przeciwlotniczy, czy, czy ten sam przedział napchać sprzętem łączności, by przerobić Trojana na wóz dowodzenia. Sam Trojan też nie jest absolutnie bezbronny. Celowo lub w, w roztargnieniu z przodu pojazdu zamontowany jest ciężki bolter z zapasem 300 sztuk amunicji. Atlas. Towarzący 43 tony oparty o podwozie Leymana Rasa wóz zabezpieczenia technicznego. Standardowy leyman Ras został odchudzony poprzez zdemontowanie wieży i większości opancerzenia, co zwolniło duże rezerwy mocy doładowanej jednostki napędowej. Na pojeździe zamontowana została potężna wyciągarka, zdolna przynajmniej częściowo podnieść uszkodzony czołg, tak by umożliwić prostsze naprawy, np. Na ponowne założenie gąsienicy lub wciągnąć na lawetę wóz wymagający poważniejszych napraw. Pojedynczy Atlas zdolny jest samodzielnie pociągnąć wozy do lemana rasa włącznie. Jednak aby ruszyć z miejsca coś się, coś cięższego potrzeba już kilku pojazdów. W przypadku czołgów superciężkich przynajmniej czterech wozów typu Atlas. Działo poczwórne. Pośród żołnierzy znane po prostu jako kład albo lub tad, to drugi od charakterystycznego odgłosu przy strzelaniu, czyli tu-tu-tu, no to są to zasadniczo cztery moździerze na wspólnym podwoziu, zdolne do położenia samodzielnie istnej nawały ogniowej. Działo zdolne jest do wyplucia z siebie w krótkim czasie salwy, ośmiu pocisków, jednak jest to okupione długotrwałym procesem przeładowania i skomplikowanym mechanizmem zamka wymagającego pieczołowitej i dokładnej konserwacji w polu, na... Aby załadować działo wymagane jest żmudne i dość długie ręczne nakręcenie mechanizmu zamka. W międzyczasie na stole amunicyjnym umieszczane są naboje, zabierane do komór przez powracający zamek. Na stole umieszczane są następnie kolejne naboje. Po oddaniu pierwszej salwy następuje uruchomienie automatyki armaty najprawdopodobniej na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, załadowanie oczekujących nabojów do komory i ich wystrzelenie. Po oddaniu drugiej salwy cały proces ręcznego przeładowania musi być powtórzony od początku. Rozwiązanie to może być mało szczęśliwe w przypadku konieczności utrzymania z grubsza stałej częstotliwości ognia, jednak ma też swoje zalety. W czasie pomiędzy przeładowaniami możliwe jest ostygnięcie luf i tym samym uniemożliwienie przegrzania działa, nawet najbardziej zajadłej obsłudze. Pomimo bycia moździerzem, tut strzela po dość płaskiej trajektorii. Elewacja luf możliwa jest w zakresie 10 do 45 stopni. Jak w przypadku chyba wszystkich dział pochodzących z Luciusa, kład nie, nie posiada możliwości trawersu i wymaga przestawiania całego działa. Eee... Teraz o ciężkim bolterze, to ostatnia dzisiaj charakterystyka. To starszy kuzyn standardowego moździerza, taszczonego przez piechotę. Ciężki moździerz jest ładowany tylcowo, strzela większymi pociskami niż tut, więc yy, jest zdolny jest do zwalczania mocniej opancerzonych czy lepiej chronionych celów. Posiada mniejszy zasięg niż kład, jednak może strzelać o wiele szerszą gamą amunicji, standardowymi pociskami odłamkowo burzącymi, szrapnelami eksplodującymi w powietrzu nad celem i rażącymi go chmurą odłamków, pociskami przeciwbetonowymi zaprojektowanymi tak, by eksplodować dopiero po kontakcie z podłożem, ewentualnie w biciu się lekko w cel, czy też pociskami dymnymi, by osłonić nacierające, nacierające własne wojska przed wścibskimi ślepiami nieprzyjaciela. W razie jeśli wróg wpadłby na głupi pomysł nocnego kontrataku, możliwe jest wystrzelenie pocisków oświetlających. Rzadziej dostępne są pociski z głowicami termicznymi, zaś pociski inferno stanowią już niemal absolutny wyjątek. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego artykułu, jeśli chodzi o mm, różne, różne rodzaje wsparcia dla kriganów, dla krigańskich mm, korpusów śmierci. W następnych odcinkach będzie o regimentach artyleryjskich. Tak więc, tak więc szykuje się poważna bitwa na tym wrach, prawda? Dobra, tyle na dzisiaj. Słuchacie za darmo, więc oglądacie reklamy, albo klikacie na blogu w reklamy, albo e, wspieracie na Patronajcie. I wtedy Wam wybaczam. Dziękuję Wam bardzo właśnie za to wsparcie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Czytał Wojtek.